Kompania Heweliusz złożona z 22 zastępów w sile 79 strażaków z województwa pomorskiego wyjechała dziś w nocy z Nowego Dworu Gdańskiego ze środkami i siłami, aby wesprzeć działania ratowniczo-gaśnicze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Grupą dowodzi starszy kapitan Grzegorz Falkowski, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Kompania dysponuje średnimi i ciężkimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi z napędem terenowym wyposażonym w pompy, działa, duże zbiorniki przenośne na wodę oraz pełen przekrój armatury wodnej. Strażacy zabrali ze sobą podręczny sprzęt gaśniczy, taki jak tłumice i łopaty, które z pewnością w Biebrzańskim Parku Narodowym będą przydatne. Dodatkowo plutony będące w kompanii Heweliusz wspierają samochody rozpoznawczo-ratownicze z przyczepami wężowymi, na których są dodatkowe zbiorniki, pompy i osprzęt. W pomorskiej grupie udział bierze też ciężki samochód kwatermistrzowski, który zabezpiecza strażaków sprzęt logistyczny, wyżywienie, środki ochrony osobistej, w tym maski, płyny dezynfekujące i łóżka polowe. Miejscem docelowym pomorskich strażaków jest Goniąc w województwie podlaskim. Strażaków czeka walka z żywiołem w trudno dostępnych i często bagnistych terenach. Jak podkreślił starszy kapitan Grzegorz Falkowski podczas odprawy, ma nadzieję, że wszyscy strażacy wrócą cali i zdrowi po wykonaniu zadania. Tak? Witam panów w imieniu własnym oraz pomorskiego komendanta województwa podlaskiego. Wyjeżdżamy kompanią gaśniczą Heweliusz z Centralnego Odwodu Operacyjnego. Zostaliśmy zadysponowani przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wyjeżdżamy w lekko zmodyfikowanej kompanii gaśniczej Heweliusz. Udajemy się na miejsce koncentracji. Na miejscu koncentracji po odprawie i po moim zapoznaniu się z zadaniami postawionymi przed naszą kompanią przystąpimy do realizacji działań gaśniczych w danym terenie i na danym obszarze. Rozumiem, że skład osobowy jest zgodny z dyspozycją i z kartą alarmowania. Starszy kapitan Grzegorz Falkowski, dowódca kompanii gaśniczej Heweliusz Centralnego Odwodu Operacyjnego, przedstawiciel pomorskiego komendanta wojewódzkiego, który wyjeżdża z siłami i środkami z województwa pomorskiego, aby wesprzeć działania ratowniczo-gaśnicze, które są prowadzone na terenie Parku Narodowego. W jakim składzie jedziecie? Wyjeżdżamy w sile 22 zastępów, 79 strażaków. Udajemy się do punktu przyjęcia sił i środków. Przed nami pokonanie trasy. W momencie, kiedy dojedziemy na miejsce prowadzonych działań, po zapoznaniu się i postawieniu przed nami zadania, przystąpimy do działań ratowniczych.